Witajcie w kolejnym odcinku Pieprzyć Kalorie. Dzisiaj zrobimy jedno z moich ulubionych dań, czyli spaghetti aglio olio e peperoncino. Spaghetti aglio olio jest chyba najbardziej prostym, minimalistycznym daniem, jakim można sobie wyobrazić. To jest tak naprawdę spaghetti z czosnkiem podsmażonym na oliwie. I to wszystko. Z tego właśnie powodu istotny jest każdy detal. Najmniejszy błąd od razu rujnuje wszystko. Dzięki temu możemy zobaczyć prawdziwy kunszt kucharza. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić idealne aglio olio. Zaczynamy od spaghetti. Do tego, do aglio olio, no idealnie pasuje spaghetti, ale też całkiem dobrym makaronem jest bucatini. To jest taki bardzo grube spaghetti z dziurką w środku. Bardzo rzadko używany, nietypowy makaron, ale do aglio olio sprawdza się doskonale. Ale my zrobimy dzisiaj spaghetti. Tak jak wspominałem, w aglio olio istotny jest każdy najdrobniejszy szczegół. Więc zaczniemy od makaronu. Pamiętajcie, aby w garnku było naprawdę dużo wody, tak żeby ten makaron miał przestrzeń, w której może pływać, dzięki temu się równomiernie dobrze ugotuje, a przede wszystkim nie poskleja się. Nie ma żadnego realnego powodu, aby dolewać olej czy oliwę do gotowania makaronu. Niektórzy mówią, że dzięki temu makaron się nie klei, ale to tak nie działa. Oliwa z wodą tworzy roztwór koloidalny, co oznacza, że nie miesza się w jednolitą masę. I zwróćcie uwagę, że olej w wodzie, w której się gotuje makaron, zawsze pływa na wierzch i mamy bardzo wyraźne oka. Więc tak naprawdę ten olej czy oliwa w ogóle nie ma styczności z makaronem. Niezwykle istotne jest, aby makaronu nie rozgotować. No my w naszym kraju często mamy tendencję do rozgotowywania makaronu. Dla Włocha to jest największa zbrodnia. Dla Włocha lepiej, żeby makaron był zbyt twardy niż zbyt miękki. Jaka jest idealny moment, idealna twardość makaronu? Określa się to słowem al dente. Al dente oznacza do zęba. To jest ten moment, kiedy nagryzamy makaron, on jest mięciutki, ale na samym końcu czujemy taką twardość i to jest wtedy taki lekki opór między zębami i on się wtedy tak lekko przykleja jakby do zęba. I to jest właśnie idealne al dente. Ostatni detal, czy może mit do obalenia, jeśli chodzi o gotowanie makaronów. Po ugotowaniu makaronu nigdy przenigdy nie przelewamy go wodą. Broń Boże, a już tym bardziej zimną wodą. Nigdy tego nie robimy. Spłukujemy dodatkową skrobię, która jest na zewnętrznej części makaronu, obniżamy jego temperaturę i w ogóle totalnie zmieniamy jego strukturę i fakturę. Nigdy przenigdy nie przelewajcie gorącego makaronu zimną wodą. Do naszego makaronu aglio olio musimy pokroić drobniutko czosnek. Nie idźmy na skróty. Musimy pokroić w cienkie plasterki. Żadnego wyciskania czosnku przez maszynkę do tego sosu. Z jednego prostego powodu. Czosnek tak rozgnieciony jest taki poszarpany, ma takie małe kawałeczki i one się bardzo szybko palą w gorącej oliwie, a przypalony czosnek daje okropną gorycz. Tak więc nie wyciskamy, nie masakrujemy czosnku maszynką wyciskarką, tylko kroimy w ładne, cienkie plasterki. Sponsorem gotowania z Sebą są Easy Kuchnie. A teraz przechodzimy do techniki smażenia. Szumnie to brzmi, ale jest ważny jeden element. Moim zdaniem w idealnym aglio olio należy czosnek wrzucić do zimnej oliwy. Wrzucamy plasterki czosnku.
Dlaczego tak ważne jest według mnie, aby zacząć od zimnej oliwy? Ponieważ takie drobne plasterki czosnku dosyć szybko się przerumienią i przysmażą. I nie do końca w pełni oddadzą swój smak do oliwy. A to oliwa tak naprawdę jest ciałem i treścią naszego sosu. Nie mamy tu śmietany, nie mamy sosu pomidorowego. Oliwa jest bazą i podstawą. Dzięki temu, że czosnek zaczyna się smażyć od zimnej oliwy i na niskim ogniu, powoli ta oliwa nasiąka smakiem czosnku, dzięki czemu alio olio będzie miał ten super intensywny czosnkowy smak. Czosnek powoli się smaży, czy powiedziałbym nawet infuzuje oliwę swoim smakiem. Dajcie mu czasu, bądźcie cierpliwi, czekajcie aż poczujecie ten zapach. Nie przegapicie tego. Delikatny, czosnkowo-oliwkowy zapach wypełni całą kuchnię. Sąsiedzi będą się pytać, co takiego smacznego robicie. Dajcie temu czasu, nie przyspieszajcie tego. O, jak już się nacieszycie tym aromatem i zapachem czosnku, podkręcamy troszkę ogień. No i przystępujemy do smażenia jako takiego. W tym momencie też dodajemy peperoncino. O, i tu mała uwaga. Nazwa tego makaronu, alio olio, oznacza oliwa i czosnek. I to właśnie alio olio jest takim, powiedzmy, klasykiem. Natomiast często się robi alio olio e peperoncino, czyli dodaje się papryczki, chili, tak dla zaostrzenia, dla rozwinięcia smaku. Tak więc, jeżeli lubicie odrobinę ostrości, pod sam koniec wrzucamy kilka plasterków papryczki. No, chyba że lubicie naprawdę ostro, to wrzucajcie. Wrzucajcie ile chcecie. To jest wasza sprawa. Czosnek zaczyna się rumienić. I to jest bardzo ważny moment. Nie przegapcie, nie zagadajcie się, nie rozglądajcie się gdzieś, bo bardzo łatwo go spalić. Ma być złoty, ale nie brązowy. Opowiadałem wam całkiem sporo o tym, jak dokładnie ugotować makaron, ale zapomniałem powiedzieć o jeszcze jednym detalu. Jak już odsadzacie ten makaron i broń Boże nie przelewacie zimną wodą, to zostawcie zawsze trochę tej wody z makaronem w garnku, ponieważ ona świetnie działa jako emulsyfikator w zasadzie każdego sosu, a zwłaszcza jeśli chodzi o alio olio. Tak więc w momencie, kiedy uznamy, że czosnek jest już gotowy, dolewamy odrobinę wody. W ten sposób zatrzymamy proces smażenia. Od tego momentu czosnek jest już bezpieczny, czosnek się już zaczyna bardziej gotować niż smażyć, nie spali się. Dajmy troszkę chwilkę, żeby to odparowało. W momencie, jak dolejecie tą wodę z makaronu do patelni, możecie podkręcić na prawie maksymalny ogień. Gotujemy, jedziemy z tematem. Jak już woda troszkę odparuje, wrzucamy makaron. Nie za dużo. O, tyle wystarczy. I uwaga, ja wiem, że to jest niebezpieczne, ale to naprawdę działa. Podrzucamy na patelnię w ten sposób. Opa, opa. To nie jest tylko jakiś taki bajer, że fajnie pokazać, że tutaj super się podrzuca i tak dalej. Ten sposób mieszania tak naprawdę jest najbardziej efektywnym, najprostszym sposobem mieszania na patelni. Nie używamy żadnego innego sprzętu, nie brudzimy łyżek, szczypców i tak dalej. A co więcej, wprowadzamy do sosu, wbijamy jakby tlen, podrzucając ten makaron i obijając go o ścianki. Ten jeden detal, to podrzucanie makaronu, naprawdę zmienia zupełnie konsystencję każdego sosu, śmietanowego czy pomidorowego. I ostatni ruch, to dodajemy odrobinę tartego parmezanu. Teraz, w tym momencie właśnie, ten parmezan roztopi się, pomiesza z sosem i jeszcze go lepiej zemulsyfikuje. Podrzucamy energicznie. Jeżeli zrobimy to zbyt wolno albo leniwie, niedbale, ten ser po prostu się zbryli, będzie w kawałkach i nie rozprowadzi się jednolicie po całym sosiku. I teraz ostatni element, to już jest troszkę moja innowacja, nie jest to klasyczne. Otóż uważam, że do takiego pysznego alio olio idealnie, ale po prostu idealnie nadaje się do posypania bazylia. Nie natka, nie jakiekolwiek inne zioła, ale właśnie bazylia.
kilku. A teraz pokażę Wam coś, co nazywa się szyfonada. Na czym polega szyfonad? Bierzemy listki bazylii, wkładamy je w ten sposób, jeden listek w drugi. Tworzymy taką łódkę, kołyskę, jakby to nazwać, jak chcecie, nazwijcie to. Zawijamy w rulonik i kroimy na cienkie paski. W ten sposób uzyskujemy taki fajny, podłużny kształt. Makaron aglio olio należy podać, wyłożyć i zjeść jak najszybciej od ugotowania. Pamiętajcie, żeby złapać czerwone papryczki. Urozmaicają jednolitą kolorystykę tego dania. Obowiązkowo parmezan. Nasze piękne chiffonade. I obowiązkowo świeżo mielony lub młotkowany pieprz. Oto i spaghetti aglio olio e peperoncino. Smacznego! No cóż, nie zapominajcie o nas. Zostawiajcie łapki w górę, subskrypcje, dzwoneczki i czekam na Wasze komentarze. Czy Wam się spodobał taki prosty, minimalistyczny przepis, czy wolicie coś bardziej wyszukanego, wykombinowanego? Do usłyszenia, do zobaczenia. Podobało się? Zostaw suba i bądź na bieżąco.